Kierowaliśmy do przewodniczącego Rady Miejskiej pismo, które właśnie jest, które mówi rzeczywiście o tym, żeby zmienić paragraf 18 Statutu Gminy Kalwaria Żydowska. Paragraf mówi o tym, jak ma wyglądać sesja Rady Miejskiej. Sesja Rady Miejskiej wygląda w ten sposób w Kalwarii. W innych gminach jest to, bo akurat też sprawdzałem, jak to funkcjonuje w innych gminach, że jest możliwość, że mieszkańcy zabiegają w czasie sesji, składają pytania, jakieś opinie, jest to przyjemne. U nas czegoś takiego nie ma. I pomysł polega na tym, aby do tego paragrafu 18 Statutu Gminy dodać krótkie punkty mówiąc o tym, że mogą składać pytania mieszkańcy. Że problemem jest to, że oni, jak już przychodzą z tej pracy, to oni muszą w ogóle ucinać się od kontaktu i dla nich to ustawa, burmistrz powiedział, dla nich kontakt ustawa, że on wychodzi na południce i mówi, ale przecież ja się spotykam z mieszkańcami, wchodzę na spotkanie straży pożarnej, koła gospodyń i wtedy, a ja podkreślę, to jest rozmowa ze strażakami. Szkoła gospodarki miejskich o kulinarii, ale nie z mieszkańcami. To nie wyklucza, że strażak czy gospodyń jest mieszkańcem, ale nie mówimy o problemach mieszkańców. Słaba władza, która jest, to ona się boi jakiejkolwiek inicjatywy oddolnej. Ona się boi, ona jest nim przerażona, bo wie o tym, że z tej inicjatywy oddolnej urodzi się albo lider, albo się wykrystalizują osoby, które będą rozpoznawalne i będą miały może nawet większe mocniejsze słowo niż sama władza. Tomek Wanuś, portal Nasza Kalwaria. Sukces, sukces. Mam nadzieję, że będą sukces przede mną jeszcze jakiś. Natomiast jeżeli chodzi o największy sukces w tym momencie, stworzenie portalu internetowego, stworzenie społeczności internetowej, stworzenie budowa społeczeństwa obywatelskiego tutaj u nas w mieście. Czy obecnie jestem wolontariuszem właśnie w kilku organizacjach, jak i obecnie w paragrafie 18, w grupie Kalwaria Art oraz Stowarzyszeniu Widzieć Więcej. Aktywnie poszukuję pracy. Być może uda mi się wkrótce pracować z młodzieżą, bo bym chciał. Oczywiście największym sukcesem to było to, że poprzedni burmistrz na skutek właśnie wpływania komunikacji, ale naszej komunikacji z mieszkańcami, nie władzy, tylko naszej komunikacji z mieszkańcami, poprzedni burmistrz, który był od stanu wojennego 30 lat, został usunięty. Powiedział, panie burmistrzu, jesteśmy do dyspozycji. Możemy rozmawiać, tylko nam pozwólcie rozmawiać. Bo my też jesteśmy ludźmi, też chcemy mieć lepsze, przede wszystkim żyć w lepszym mieście. Bo miasto ma dużo potencjału, ale gdzieś go zagubiliśmy.